W związku z realizacją inwestycji ulicy Obiegowej w Olsztynie wycięto około 600 drzew. Kolejne 8 zostało przesadzonych. Władze miasta zapewniają jednak, że Olsztyn pozostanie miastem zielonym. Cały czas mówimy o tym, że jesteśmy miastem zielonym i takim pozostaniemy. Musimy pozostać. Mamy wspaniałą przyrodę, tą przyrodę musimy chronić. Aby Olsztyn nadal wpisywał się w koncepcję miasta ogrodu, wycięte drzewa zostaną zastąpione innymi. Jedno za jedno to jest minimum. Idziemy w kierunku, żeby co najmniej 2 drzewa po prostu były sadzone za jedno, które musi być usunięte i na pewno tych drzew będziemy sadzić więcej niż jest wycinanych. Miejsce, które wytypowano do przesadzania, nie zostało wybrane przypadkowo, dlatego inwestorzy zapewniają, że ryzyko nieprzyjęcia się drzew jest minimalne. Prowadzone były tutaj odwierty w porozumieniu razem z Zarządem Zieleni Miejskiej i ten teren jak najbardziej został wskazany przez miasto jako teren, który jak najbardziej pozwoli ukształtować system korzeniowy drzewa. W tym roku w Olsztynie ma zostać zasadzonych jeszcze 1300 drzew.